Synu, opowiem ci historię pewnej przyjaźni. Byłem w twoim wieku, kiedy musiałem spędzić wakacje u dziadka. Dwawo, Herlaku. W ten sposób wylądowałem w najsmętniejszej dziurze we wszechświecie. O co chodzi? Mam urodziny. Myślałem, że mama zadzwoni. Nie dzwoniła. To miały być najnudniejsze wakacje życia. Macie tu krokodyle? No jasne. A jeśli kogoś pogryzą? Ten ktoś ma przechlapane. Jak się tu znalazłeś? Chodź tu. Co ty, pleśnią porosłeś? I takie były, dopóki nie pojawił się on. No proszę, Rudzielec. W takim razie nazwę cię Rudy. Psy nie śpią w domu. Rudy był pierwszym prawdziwym przyjacielem, jakiego miałem. No już, gazu na ziemię! Co się tak leczysz? Gotowy? Siakość, gdzie moja pianka? Siopies! Pana z niego bestia. Dziadek mówi, że wakacje to najlepszy czas na naukę. Chce wynająć dla mnie belferkę. Daje 5 zeta, że ma 100 lat i zeza rozbieżnego. Miałem odebrać nauczycielkę. Była stara i zezowata? Nie. Chcesz mi ją odbić? Bij się! Nic z tego, jak tylko spróbuję, odgryzie mi rękę. Co ty wyprawiasz? Z Rudym nie da się nudzić, co? Rudy przysporzy ci jeszcze dużo kłopotów, zobaczysz. Ten pies wywrócił do góry nogami moje życie. Był niesamowity. I nawet dziadek.